cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Sporządzono 150 g 20% roztworu azotanu 5 potasu. O ile gramów tej soli można dodatkowo rozpuścić w tym roztworze, aby otrzymać roztwór nasycony w temperaturze 343 kelwinów. Ok, jak my robimy temperaturę z kelwinów na stopnie Celsjusza, to odejmujemy 273, to oznacza, że my tutaj mamy 70 stopni Celsjusza. Dodatkowo mamy, że sporządzono 150 g roztworu 20% NaNO3. Dobra. My rozpuszczalność na wykresie odczytujemy, że to jest masa substancji na 100 g wody. Więc będziemy musieli to przeliczać na 100 g wody. Ale najpierw my musimy znać masę substancji. I to od niej zaczynamy nasze obliczenia. Jest to stężenie procentowe razy masa roztworu przez 100%. Mamy te dane, podstawiamy je sobie. Procenty nam się skracają, tutaj po zerze, tutaj znowu 0, czyli wymnażamy górę i otrzymujemy 30 g. Zapisujemy teraz, jaką my tutaj mamy masę rozpuszczalnika, czyli wody. Masa rozpuszczalnika to jest masa roztworu odjąć masę substancji. Czyli my tu mamy 150 odjąć 30, to będzie 120 g. Zapisujemy sobie tutaj proporcje. I nie będzie to, że mamy 30 g substancji, które nam się tutaj rozpuściło o 120 g wody, bo tutaj jest w zadaniu informacja, że ile gramów tej soli można dodatkowo rozpuścić w tym roztworze. My tu nie mamy roztworu nasyconego. Dlatego proporcje tworzymy w ten sposób, że patrzymy sobie na wykres rozpuszczalności i w 70 stopniach nam tego KNO3, tego azotanu 5 potasu, się rozpuszcza 140 gramów. Na oczywiście 100 gramów wody. To jak my mamy 120 g tej wody, to ile nam się tego tutaj rozpuści? No to mamy x. To, co jest po skosie do x, ląduje nam w mianowniku w dzieleniu. To, co jest po drugim skosie, w liczniku w mnożeniu. Grama nam się skracają. Jedno 0, drugie 0. Wymnażamy i otrzymujemy 168 g. Taka jest rozpuszczalność azotanu 5 potasu w temperaturze 70 stopni. My tutaj mamy 30 g. Czyli, żeby to był roztwór nasycony, to musimy tutaj dodatkowo rozpuścić aż 138 gramów KNO3. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.